ministrze, dziękuję panu za prezentację budżetu. Zresztą dokonał pan ją w sposób bardzo błyskotliwy i fantastyczny. Ale pozwoli pan, że będę odnosił się do słów pana premiera, który ten budżet nam przedstawił rano i kilkanaście razy zaczepił w tej sprawie Lewicę. W związku z tym będę mówił do niego. Mam nadzieję, że kiedyś to wysłucha, bo to przecież ważna sprawa, budżet dla kraju. Panie premierze, przedstawiając budżet, po raz kolejny mija się pan z prawdą. Przed 4 laty zasłynął pan swoją prezentacją w PowerPoincie, pana strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Miały być stocznie, lux torpedy, setki tysięcy mieszkań i samochodów elektrycznych. Mieliśmy zaraz dobrobytem dogonić Niemcy. Dzisiaj wychodzi, jakie to były tak naprawdę bujdy. Bardzo niedawno, kilka tygodni temu, siedzieliśmy tutaj na tej sali i znów słuchaliśmy festiwalu pięknych i wielkich obietnic w pana exposé. Zresztą wiele z nich tych samych, co w pana pierwszym exposé 2 lata wcześniej. I co się z nimi stało, panie premierze? Gdzie się podziały? Bo jak gdy patrzę na ten budżet, widzę głównie braki i niedotrzymane obietnice. Braki środków na najbardziej palące potrzeby Polek i Polaków, braki odpowiedzi na największe problemy, przed którymi stoi cała Polska, mimo że obiecaliście te problemy rozwiązać. Od miesięcy zarzucacie nas opowieściami o zrównoważonym budżecie. Chwalicie się nim na każdym kroku. Świetnie. Zobaczmy, jak zatem wygląda wasze państwo zrównoważonego budżetu. Czy dzięki zrównoważonemu budżetowi będą rozwiązane podstawowe problemy Polaków? Czy co mają ludzie ze zrównoważonego budżetu? Czy jest w tym zrównoważonym budżecie ukryty deficyt? Porozmawiajmy merytorycznie i o konkretach, o fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach. Po pierwsze, mieszkania. W waszym państwie zrównoważonego budżetu nie ma gdzie mieszkać. Ceny za metr kwadratowy są astronomiczne, idą w górę. Podobnie jest ze stawkami za wynajem. Młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin, bo po prostu nie stać ich na mieszkanie. Mieliście zbudować 200 tysięcy nowych mieszkań. A ile zbudowaliście? Niecałe 900. To jest żenada, panie premierze. W tym tempie wykonacie plan za 220 lat. A ile będą czekać ci, którzy dzisiaj nie mają w mieszkaniach łazienek lub bieżącej wody? Takich mieszkań jest ponad 1 000 000 w Polsce. To jest wasze państwo zrównoważonego budżetu. Jeżeli chcecie coś zrobić w tej sprawie, to gdzie są na to środki? Nie ma, bo ma być budżet zrównoważony. Czy Polacy będą mieszkać w związku z tym w zrównoważonym budżecie zamiast mieszkania? Brakuje co najmniej 200 tysięcy miejsc w żłobkach. Boicie się kobiet na rynku pracy? Niepotrzebnie. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż mężczyźni i pracują więcej. Zrobimy coś w sprawie żłobków? Czy będziemy odprowadzać nasze dzieci do zrównoważonego budżetu? Zaoszczędziliście też na opiece zdrowotnej. W ubiegłym roku umarło, to zdziwi państwa, w Polsce najwięcej osób od czasu II wojny światowej. Na przykład w kolejkach na SOR-ze, w kolejkach do specjalisty. To jest ewidentnie wasz rekord. Kolejki do specjalisty wydłużyły się średnio o miesiąc za waszych rządów. Umierają nie tylko osoby starsze, bo nie wiem, czy państwo wiecie, do kardiologa dziecięcego też trzeba czekać rok. Polska pod rządami pana premiera Morawieckiego to ponad 300 zamkniętych oddziałów szpitalnych w kilkanaście miesięcy. Szpitale zadłużone są na 14 miliardów złotych. Panie premierze, mam proste pytanie. Która z pozycji w pańskim budżecie zagwarantuje, że w kolejnym roku uda się zatrzymać zamykanie oddziałów? Wasz zrównoważony budżet to zapaść w opiece zdrowotnej, a przede wszystkim cierpienie i przedwczesna śmierć ludzi. Mówicie, że to problem samorządów. A samorządy to są w innym kraju?
za Polskę samorządową pana rząd, panie premierze, nie odpowiada? Zrównoważony budżet nas wyleczy? Kolejna sprawa. Gdzie są pieniądze na transport publiczny? Pociągi i PKS-y, które obiecaliście. 14 milionów ludzi w naszym kraju jest wykluczonych, nie może dojechać do większego miasta. Marnujemy ich potencjał, a oni marnują swój czas, spędzając godziny na kolejnych przesiadkach. Robimy coś z tym? Bo jeżeli tak, to gdzie są pieniądze na połączenia? Będziemy dojeżdżać do pracy i szkoły z zrównoważonym budżetem? Ja panu coś powiem, bo wiem, że jest taka zasada, że nie trzeba się odnosić, jak ktoś mówi w trakcie wystąpienia. Jaki absurd? 14 milionów nie dojeżdża do roboty. Wie pan, co to znaczy? Dojeżdża pan swoim samochodem? Ma pan kierowcę? Bo są ludzie, 14 milionów, którzy nie mają komunikacji. To taki świat jest. Przeznaczyliście też wyłącznie drobne na ochronę środowiska, modernizację energetyczną i przejście na zieloną energię. Na szczycie klimatycznym przynosicie Polsce wstyd, opowiadając jakieś banialuki z XIX wieku. Polskę co roku dręczą susze, wichury, wzrost cen żywności, przerwy w dostawach prądu. Nasze powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. A wy co? Wy kupujecie sterty węgla od Putina, te pieniądze idą na rakiety wymierzone w Polsce i na antypolską propagandę Rosji. Brawo! Brawo! Będzie pan, panie premierze, oddychał zrównoważonym budżetem? Pan może tak, ale moja wnuczka nie. Proszę państwa, powiem państwu smutną prawdę. Miała rację posłanka Platformy Obywatelskiej. Ten zrównoważony budżet to po prostu kolejna ściema, bujda. Premier Morawiecki zrównoważył go księgowymi sztuczkami, których nauczył się w bankowości. Zmieniliście zasady tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe NBP, zepchnęliście wydatki na samorządy. Pan chwali się zrównoważonym budżetem, a samorządowcy muszą ciąć inwestycje. Subwencji oświatowej wystarcza miastom na połowę wydatków na edukację. Tak jest chociażby w Świdnicy u pani prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Obniżając PIT, zabraliście samorządom 4,5 miliarda złotych. Zaraz będziecie przekonywać, jak to za waszych czasów i rządów rosną budżety miast. Powiem wam, rosną, bo samorządy wypłacają kasę na 500+. Kasa wpływa do budżetu państwa i wypływa na konta obywateli, ale samorządom od tego nie przybywa środków na inwestycje czy na szkoły. To są księgowe sztuczki. Żeby zasypać jedne dziury, kopiecie dziury gdzie indziej. Tylko na papierze wszystko się zgadza. W Excelu wszystko się zgadza, ale życie to nie Excel, ani nie PowerPoint, panie premierze. Proszę wstać na chwilę od komputera i sprawdzić, jak wygląda prawdziwy świat. Jak żyją ludzie w Polsce. Za brak deficytu, panie premierze, koledzy bankierzy, pana koledzy, będą wznosić toasty szampanem. Ale pacjenci, emeryci, młodzi czekający na mieszkanie czy żłobek będą pana przeklinać. Zamiast budować państwo dobrobytu, panie ministrze, abdykowaliście z misji rozwiązywania realnych problemów społecznych. Zamiast budować państwo dobrobytu, panie ministrze, abdykowaliście z misji rozwiązywania realnych problemów społecznych. Co mają ludzie ze zrównoważonego budżetu? Bo pan premier ma order. Order jarkowy, bo o tym za chwilę też będę mówił. Dziś ta lista niezałatwionych spraw i niezrealizowanych obietnic w tym roku wyniesie, lekko licząc, 60 miliardów. A to tylko ze spraw, które wymieniłem. To jest wasza dziura budżetowa. To jest wasza dziura budżetowa w waszym zrównoważonym budżecie. To jest prawdziwy społeczny deficyt rządu PiS w 2020 roku. 60 miliardów systemu emerytalnego nawet nie ruszyliście. A żeby załatać budżet emerytów, bezwstydnie sięgacie po pieniądze dla osób z niepełnosprawnością. Dajecie albo nie dajecie 13. emeryturę.
dajecie łaskawie, łaskawie, dajecie jarkowe. Tak nawiasem, szanuję pana Kaczyńskiego, ale panie prezesie, czy panu to nie ubliża, że ktoś daje jarkowe? Ja panu powiem, co to znaczy dać jarkowe. To znaczy rano wstać, iść do roboty, zarobić pieniądze, zarobić miliardy pieniędzy i rozdać ludziom na emerytury. To jest jarkowe. Rozdajecie nasze pieniądze i pieniądze emerytów, bo emeryci płacą od emerytur podatki. Słuszny postulat PSL-u, żeby te podatki znieść. Tracą nauczyciele i wszyscy pracownicy budżetowi, lekarze rezydenci, pracownicy sądowi, urzędnicy żyją za dziadowskie pensje, za waszych rządów zrównoważonego rozwoju. Bądźmy jednak uczciwi. Są w Polsce miejsca, gdzie wydatki rosną jak na drożdżach. Kancelaria premiera w 2016 roku miała budżet 154 miliony. W 2020 roku wpisał pan sobie, panie premierze, 278 milionów złotych. Przeciętne wynagrodzenie w pańskiej kancelarii to 9668 złotych 69 groszy. Te wynagrodzenia z pewnością dziadowskimi nazwać nie można. Powiedzcie to emerytom. Powiedzcie to ludziom młodym. Powiedzcie, że tak jest. W Polsce rośnie skrajne ubóstwo. Teraz mamy 420 tysięcy osób skrajnie ubogich, więcej niż w 2017 roku. To jest pisowska sprawiedliwość. 420 tysięcy ludzi więcej skrajnie ubogich niż w 2017 roku. To tak jakby w skrajnym ubóstwie zaczął z roku na rok żyć cały Szczecin. Dzieci w skrajnym ubóstwie przebyło o 90 tysięcy. Czy wy to wiecie? Pomimo programu 500+, czy wy to wiecie? Czy czytamy inne statystyki? Statystyki zresztą instytucji rządowych. Proszę państwa, wzrost płac i świadczenia są zjadane przez inflację. Godzinę temu ogłoszono inflację za poprzedni rok. 3,4%. Rachunki rosną. Polacy zapłacą więcej za prąd i kilkanaście procent w tym roku. O kilkanaście procent. Czy wiecie, że ogłoszono 4 godziny temu, że żywność w Polsce zdrożała o 7%? Chwalicie się obniżaniem podatków. Obniżacie jednak tam, gdzie wam wygodnie. A dalej nie zrealizowaliście waszej obietnicy, że obniżycie VAT. To podatek głównie dla najuboższych. Dalej każecie najbiedniejszym płacić więcej za codzienne zakupy. Gdzie w tym wszystkim podwyższanie kwoty wolnej od podatku? To przecież też obiecaliście. Na szpitale, żłobki i emerytury nie macie. No to zastanówmy się, na co macie, panie ministrze. Popatrzmy, na co wydajecie pieniądze. Wydajecie pieniądze na to, co umacnia waszą pisowską władzę. Wydajecie te pieniądze na Kościół. W sumie, według naszych informacji, 8 miliardów rocznie płacicie za polityczne wsparcie biskupów. 8 miliardów rocznie. Tylko za te pieniądze byście zbudowali 1000 żłobków rocznie lub 12 szpitali specjalistycznych. Ale wy szpitale wolicie zamykać. Tak nawiasem, kiedy wreszcie, panie premierze, pan poseł Protasiewicz, reprezentujący PSL, otrzyma odpowiedź na swoje zapytanie w sprawie transparentności finansowania Kościoła. Zadał to pytanie 2 lata temu. Wydajecie na propagandę. Telewizja w tym roku dostanie 2 miliardy samej rekompensaty abonamentowej. Na IPN, czyli panów od przepisywania historii po swojemu, pisania historii po swojemu, wydajecie 5 razy więcej niż na Polską Akademię Nauk. 5 razy więcej niż na Polską Akademię Nauk. Na bezużyteczne to fajna teza. Wojska Obrony Terytorialnej. W większości narodowców biegających po lesie z karabinem ku ratości Macierewicza wydajecie więcej niż na wywiad i kontrwywiad wojskowy razem wzięte. Czyli ludzi, którzy są rzeczywiście ważni dla naszego bezpieczeństwa. Iran, Irak. Wyślecie Wojska Obrony Terytorialnej do Iranu, Iraku? Nawet nie wiecie, co tam się dzieje. Ale
może po prostu nikt w wywiadzie nie chce pracować. Nie dziwię się, bo pewnie nie minie chwila, a ktoś znów zdekonspiruje i narazi na bezpieczeństwo wszystkich agentów. Wydajecie na najdroższe na świecie i niepotrzebne samoloty szturmowe F-35. W sumie ponad 30 miliardów w najbliższych latach. Kogo chcecie nimi szturmować? Niemcy, Czechy, Ukrainę? Samoloty szturmowe, nieobronne. Polska Fundacja Narodowa dostaje 20 milionów na założenie konta na YouTubie. No to są jaja. Zdradzę panu sekret, panie premierze. Konto na YouTubie można założyć, uwaga, za darmo. Za darmo. Po prostu za darmo. Służę pomocą. Po pracy, jak pan będzie zmęczony, wracał do domu, przejdziemy się razem ulicą, ja pana tego nauczę. I za oszczędzone pieniądze przeznaczymy na zbliżający się, ukochany przez PiS WOŚP i ratowanie życia. Możemy się tak umówić? Lewica na program nowoczesnego państwa dobrobytu ma program nowoczesnego państwa dobrobytu. Bo jeżeli jest tak dobrze, jak się chwalicie, to przecież można taki program realizować. Da się zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną, da się zbudować mieszkania i żłobki, da się zwiększyć płace w budżetówce, da się wprowadzić zieloną energię i oczyścić powietrze, da się zapewnić godne życie ludziom starszym i to jest nasz zrównoważony budżet ludzkich potrzeb i ludzkich pragnień. Dla lewicy zdrowie jest ważniejsze od biskupów i IPN-u i CBA, które na znalezienie domu pana Banasia potrzebuje 2 lat. A jakby szukali czegoś mniejszego? Takiego. I takiego. Albo takiego. Strach pytać. Ja się boję. Dlatego chcemy podniesienia finansowania opieki zdrowotnej do 7,2% PKB do 2024 roku. Zainwestujmy te pieniądze w otwarcie zamykanych dzisiaj oddziałów szpitalnych, szkolenie nowych lekarzy i zachęcanie obecnych do pozostania w kraju. Dostęp do lekarza i leków to powinien być standard. Standard. Lekarze powinny być standardem dla wszystkich, również dla was. Dlatego składamy dzisiaj projekt ustawy o zwiększeniu finansowania w opiece zdrowotnej. To test na waszą odpowiedzialność za państwo. Leki mają być na każdą kieszeń, nie tylko bogatych prezesów banków i pana premiera. Także dla emerytów i rodzin, którym nie powodzi się tak dobrze. Zagwarantujemy tanie leki na receptę za 5 zł. To nasza obietnica. Złożymy taki projekt ustawy i jeśli zależy wam na Polkach i Polakach, to za nią zagłosujecie razem z nami. To jest nasz, lewicy, zrównoważony budżet ludzkich potrzeb i pragnień. Nowoczesne państwo dobrobytu to państwo, w którym ludzie mają gdzie mieszkać. Nie będę się już znęcał nad porażką programu Mieszkanie Plus, tylko powiem prostą prawdę. Mieszkania nie zbudują się same, panie premierze. Rynek tu nie zadziałał. Bo nie działa od lat. Nie zadziałał, bo brakuje 2 milionów mieszkań, panie pośle. Tu potrzebne są odpowiedzialne programy, gdzie państwo będzie koordynować całą inwestycję od projektu po przekazanie kluczy. Mieszkanie to prawo człowieka, a państwo nie powinno tutaj szukać zysku. Konstytucja gwarantuje sprawiedliwość społeczną, a to są świadczenia państwa na rzecz obywatelek i obywateli. Wszystkich, nie tylko pana premiera. Jeśli państwo ma działać sprawnie, musi dobrze wynagradzać swoich pracowników. A dzisiaj budżetówka jest najgorzej wynagradzanym sektorem w Polsce. Ratownicy medyczni, większość zawodów medycznych, pracownicy policji, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, urzędnicy. Dzisiaj dajecie im wybór. Zarabiaj poniżej godności albo przejdź do sektora prywatnego. I innej opcji nie ma. Zapytajcie nauczycieli, którzy walczyli o 1000 zł podwyżki i nadal muszą walczyć. Lewica proponuje, wynagrodzenie w budżetówce nie może być niższe niż 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. To jest nasz lewicowy, zrównoważony budżet ludzkich potrzeb i pragnień. Państwo powinno być dostępne dla wszystkich. Po co nam centralny port komunikacyjny?
za ponad 30 miliardów, skoro 14 miliardów Polek i Polaków nie będzie miało jak tam dojechać. Nie budujcie sobie pomników za życia. Pomyślcie o ludziach. Musimy rozbudować kolej, stworzyć siatkę połączeń autobusowych w każdej gminie. A co wy robicie? Likwidujecie linię kolejową z Żagania do Wolsztyna, przy której mieszka 100 tysięcy ludzi? W takich miejscach zaniedbanych przez was żyją miliony ludzi. I o tym będziemy wam przypominać bez względu na to, jak będziecie na to reagować. Będzie Lewica wam to przypominać. Do ostatniej chwili próbowaliście łatać ten budżet. Powiedzmy też sobie szczerze. I tak będziecie go zmieniać w ciągu roku. Panie ministrze, w pana przebłyskotliwym wystąpieniu zabrakło tej informacji. Powinien pan powiedzieć, daję wam zrównoważony budżet, który za chwilę będziemy musieli znowelizować. A pieniądze można przecież znaleźć. Na początek koniec z finansowaniem kościoła przez państwo. Dalej sprawiedliwe opodatkowanie kościoła, następnie likwidacja IPN-u, następnie likwidacja Polskiej Fundacji Narodowej i skierowanie pieniędzy ze spółek tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Wyliczać dalej? Zreformujcie system podatkowy, bo jest skrajnie nieuczciwy. Dlaczego ubożsi mają płacić wyższe podatki niż najbogatsi? Podnieście kwotę wolną, wprowadźcie rozsądną progresję podatkową, wprowadźcie w końcu podatek dla największych międzynarodowych korporacji, podatek cyfrowy. Nie tchórzcie przed Amerykanami. Nie może być tak, że mały polski przedsiębiorca co miesiąc uczciwie dokłada się do budżetu, a wielka amerykańska korporacja nie płaci w Polsce nawet złotówki podatku, bo ze względu na kontakty naszego premiera i prezydenta z prezydentem Trumpem po prostu jesteśmy tak odważni, że boimy się powiedzieć, płaćcie uczciwe podatki, bo płaci się podatki. Podatki się po prostu płaci. Oczywiście jak się ma poglądy lewicowe. Wprowadźcie w końcu podatek cukrowy, o którym Lewica tak długo mówiła. Państwo polskie ma jeszcze wiele możliwości zwiększania wpływów budżetowych bez szkody dla polskich rodzin. Tak chętnie mówicie o odpowiedzialności i dobrobycie. Tymczasem Lewica już złożyła projekt ustawy, na przykład ustalenie minimalnej, powtarzam, emerytury na poziomie 1600 zł. Przywrócenie praw nabytych tym, którym emerytury odebrano, chociaż państwo polskie im to zagwarantowało. Naprawdę jesteście tacy odpowiedzialni? To nas poprzyjcie. Złożyliśmy projekt o inwestycjach w odnawialne źródła energii, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zwiększaniu starań o czyste powietrze. Jeśli wam zależy na waszych dzieciach i wnukach, to zagłosujcie za. Jeżeli na waszych dzieciach i wnukach wam nie zależy, to zagłosujcie za, bo mnie zależy na moich. Jestem takim samym obywatelem jak wy. To jest nasz zrównoważony lewicowy budżet ludzkich potrzeb i pragnień. Na razie waszej odpowiedzialności nie widać. Widać budżet pisany, panie ministrze, bo to pewnie pan pisał błyskotliwie, na kolanie, na ostatnią chwilę. Widać zmyśloną równowagę budżetową, w której miliony Polek i Polaków nadal nie mają dostępu do usług publicznych, dalej nie mają godnego wynagrodzenia i podstawowych praw. Ten budżet wcale nie jest zrównoważony. To jest bałach, to jest ściema. Ten budżet jest zrównoważony tylko i wyłącznie na papierze. Budżet, który nie realizuje, ukrywa potrzeby Polek i Polaków, nie jest budżetem zrównoważonym. Jest kłamstwem. Jest po prostu orderem, który sobie przypinacie, bo uważacie, że fajnie jest prosto ludzi oszukać. Ale nie wszyscy się dają oszukać. Pokazaliśmy wam, gdzie można znaleźć pieniądze do budżetu, które będą służyć Polakom i Polkom. Ale rozumiem, że boicie się Trumpa. No bo chyba nie powiecie, że się nie boicie. Bo słucha. Rozumiem, że lękacie się biskupów. No bo chyba nie powiecie, że się nie lękacie, bo będą wybory, ktoś was musi poprzeć.
W takim razie pozwólcie sobie na 1% PKB deficytu. Na 1% PKB deficytu. Pozwólcie sobie na to. Po cholerę macie nas prosić o to za rok. Jak możecie już w tej chwili powiedzieć? Uczciwie to powiedzieć. Komisja Europejska na to pozwala. To nie wstyd mieć deficyt. Wstydem jest mieć zrównoważony budżet, gdy wiele palących problemów jest nierozwiązanych. Wie pan, dlaczego pan się śmieje? Bo pan tego nie jest w stanie zrozumieć. Wasz zrównoważony budżet jest propagandową ściemą, panie ministrze. Propagandową ściemą jest wasz zrównoważony budżet. Klub parlamentarny Lewicy, mojej ukochanej Lewicy, mądrej, rozsądnej, cudownej, fantastycznej, nie poprze tego budżetu, dlatego że to jest budżet zrównoważonej ściemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo. Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie. Budżet na rok 2020 to budżet 3K. Ano dlatego, że główny księgowy rządu, czyli minister finansów, kłamie, knuje, kombinuje.
Ale jeszcze raz, bo wiele razy tu było mówione, państwo wciąż nie zrozumieliście. Mówicie, że deficyt jest zerowy, a w planie Funduszu Solidarnościowego deficyt wynosi 17 miliardów złotych. Tylko w tym jednym funduszu, nie mówiąc o pozostałych. Przychody tego funduszu 3 miliardy 700, koszty tego funduszu 20 miliardów 400 milionów. Wiecie, co jest najgorsze? Ten fundusz powstał w roku ubiegłym, a na koniec tego roku będzie miał blisko 30 miliardów długów, dokładnie 28 miliardów 300 milionów długów do spłacenia i zero wizji, z czego to spłacicie. Tak robicie z deficytem, tak to każdy zrobi budżet zrównoważony. Nie trzeba być alfą i omegą, nie trzeba pracować, żeby wypychając budżet na zewnątrz robić zrównoważony budżet. Ale oprócz tego, że robicie ten budżet niezrównoważony, że wypychacie ogromny deficyt na zewnątrz, to jest to również budżet niestety nowych opłat i podatków. I niestety nie skończyło się na pierwszych 4 latach, na pierwszej kadencji. Dalej robicie to samo, wprowadzając szereg nowych opłat i podatków i podwyżek. Wzrost akcyzy na alkohol, wzrost akcyzy na tytoń, opłata paliwowa, podatek cukrowy, podatek handlowy, to wszystko wiemy. Składka na ZUS. Całą kampanię wyborczą premier mówił, będzie niżej, jest wyżej 10%, 1500 więcej rocznie. Ale największy skok to oczywiście opłata przekształceniowa 17,5 miliarda. I tu sięgając, moje przerażenie jest największe. Suma wszystkich wydatków z budżetu państwa na renty i emerytury to jest tak naprawdę już teraz 106,5 miliarda złotych. I wy macie czelność okłamywać Polaków, że uszczelniacie system emerytalny i że zobowiązania na ten system spadają. Nie! Rosną z roku na rok. 106 miliardów to jest 55 miliardów dotacji na ZUS i KRUS, prawie 56. To jest ponad 22 miliardy na świadczenia bezpośrednio wypłacane z budżetu państwa. To jest 11 miliardów na 13. emeryturę z Funduszu Solidarnościowego i to jest 17,5 miliarda, które sobie uzupełniliście jednorazowo kradzieżą pieniędzy trudno odkładanych przez lata oszczędności emerytalnych z OFE. To razem jest 106 miliardów. A tak naprawdę nasze strukturalne problemy dopiero się zaczynają. I pani tak poseł na mnie nie patrzy, bo do 2023 roku spadnie nam o 1 100 000 osób w wieku produkcyjnym, a wzrośnie nam o 1 milion osób pobierających emeryturę. I czy wy jako rząd myślicie o tym, jak strukturalnie te problemy rozwiązać? Nie, wy myślicie tylko, jak dzisiaj wyciągnąć do ZUS-u kasę, która potem spowoduje, że będą zobowiązania jeszcze większe, dlatego likwidujecie OFE, które sprawi, że emerytury będą jeszcze niższe, dlatego też chcieliście zlikwidować górną granicę na ZUS. Jedyny wasz nieudolny pomysł na trzeci filar PPK nie działa. I tak naprawdę te problemy wszystkie nadejdą, ale wy liczycie, że będziecie wtedy już na politycznej emeryturze i nie będzie to wasz problem. Tylko, że tak nieodpowiedzialnego rządu w wolnej Polsce jeszcze nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo.